Media zmęczyły się już wojną w Ukrainie. My zmęczyliśmy się wojną w Ukrainie, zmęczyliśmy się, albo men, męczy nas już ten temat, zwróćcie uwagę. Coraz częściej na pierwszych stronach gazet są inne tematy niż wojna w Ukrainie. To samo w portalach internetowych, to samo w stacjach telewizyjnych czy radiowych. To znaczy, te informacje oczywiście one są, one, one do nas docierają, ale to już nie jest tak intensywny strumień jak nie tylko na początku wojny, ale przez pierwsze, nie wiem, dwa, trzy miesiące. Temat numer jeden to jest coś oczywistego: to jest wojna, to jest agresja Rosji na wolny kraj, na Ukrainę. Agresja straszliwa, niszczenie tego kraju, zabijanie, gwałcenie, mm, terror, tak można powiedzieć coś po prostu potwornego, no co. Nikt nie powinien się zgodzić, i zresztą świat dawał sygnały, że się na to nie zgadza. No bo sankcje i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż to za zjawisko, że, że temat znika z pierwszych stron, a może nie tyle znika, co nie zawsze pojawia się na pierwszych stronach, a w każdym razie nie w pierwszej kolejności. Takie, takie zmęczenie, przesilenie. U kogo? U mediów? Czy u odbiorców mediów? U nas? Może tak, nie wiem. Zmęczeni jesteście tematem wojny w Ukrainie? W pewnym sensie pewnie tak. Ja również. Ale nie myślę o tym w kategoriach zmęczenia, myślę o tym raczej w kategoriach zmartwienia. Ma martwi mnie sytuacja w Ukrainie, martwi mnie, że tak się dzieje. Oczywiście martwi mnie również dlatego, że to jest tuż za naszą wschodnią granicą, to jest bardzo blisko nas. Coś bez precedensu po II wojnie światowej. Coś, co wydawałoby się już nam się nie zdarzy, bo tak się wydawało. Świat nauczył się, że tego typu wojny nie powinny mieć miejsca. Dlaczego o tym mówię? No bo złości mnie, to oczywiście, chciałbym, żeby było inaczej. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Być może ma tutaj wpływ klikalność. media obserwują y, reakcje swoich odbiorców, czyli klikalność, oglądalność, słuchalność, czytalność. co odbiorcy czytają, czego słuchają? Kiedy klikają, to są ważne informacje, czyli konkluzja byłaby taka, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale nie wiem, może po prostu... Czas leci, pojawiają się nowe tematy, nie tylko polityczne, wakacje się zbliżają, etc., etc., No, trochę to jest smutne. No, zwróćcie uwagę: owszem, są te informacje, one docierają, że tutaj Ławrow miał lecieć do Serbii, ale nie poleci, bo nie ma jak, że Boris Johnson zapowiada dostawy broni, że prezydent Francji Emmanuel Macron. Apeluje o to, żeby Rosji nie upokarzać, co zresztą jest jakieś horrendalne, nie, nie, nie do pojęcia. My mamy, świat ma nie upokarzać Rosji, żeby przypadkiem jej nie rozdrażnić, że Rosja upokarza nas, Rosja upokarza przede wszystkim Ukrainę, Rosja upokarza swoich obywateli. Niech spada, że tak powiem, kolokwialnie. Co to jest w ogóle za stwierdzenie, żeby Rosji przypadkiem nie upokorzyć, tego agresora? Tego zbrodniarza, tego gwałciciela, tego niszczyciela, my mamy nie pokazać, niech odstąpi, niech niech przerwie tę te, te wojnę, niech przeprosi, niech zapłaci za to. Straszne to jest. Ta, ta, ta taka relatywizacja tego, tych wydarzeń w Ukrainie. Ta niejednoznaczność postawach wielu polityków, wspomniałem o Serbii, Serbia, która się uśmiecha do Rosji, no bo ho, ho, nie wiem co, no pewnie też chodzi o pieniądze i gdyby Ławrow mógł to by tam poleciał. Ym, na szczęście oczywiście są takie kraje, które dają dobry przykład i które, które pokazują, że nie należy dzwonić do Putina, że nie należy się go bać, wręcz odwrotnie, trzeba wspierać Ukrainę, trzeba tam być może dostarczać broń, Oby, oby tak było, że ta broń, ciężka broń jest dostarczana, bo wygląda na to, że jeśli Ukraina nie będzie mogła dać y, o, odpowiedzi na ataki artylerii rosyjskiej, no to może nie będzie tak, y, może nie będzie tych sukcesów. Niestety no więc te kraje, które, które zachowują się, moim zdaniem, tak, jak powinno, powinny się zachowywać wszystkie kraje świata w takiej jednoznacznej sytuacji, no to są Stany Zjednoczone, choć prezydent Joe Biden ostatnio chyba rzadziej się wypowiada na tematy Ukrainy. No, wydaje mi się, że Wielka Brytania bardzo przyzwoicie się zachowuje. Węgry, żartowałem, Węgry. Mniejsza z tym. Finlandia, Szwecja. Ich postawa mi się bardzo podoba, bo zadeklarowały, że chcą wstąpić do NATO i rzeczywiście to robią. Biorą udział w ćwiczeniach i nie ulegają tym naciskom ze strony Rosji. Nie pokazują, że się boją, bo się po prostu nie boją. Wiedzą, że to jest jedyna droga. Postawa Polski też mi się oczywiście podoba. No to wsparcie. Takie ewidentne wsparcie dla Ukrainy, jednoznaczne, ale szczerze mówiąc, czy mogłoby być inaczej? No, jak pokazuje postawa niektórych ultraprawicowych y, polityków, teoretycznie mogłoby być inaczej, no ale na szczęście nie jest. I nawet niektórzy mówią, że prezydent Andrzej Duda zyskuje, że jego postawa wobec y, sytuacji w Ukrainie no, poprawia jego no, notowanie. Ja jestem skłonny się z tym zgodzić. Także podsumowując te moje wywody dotyczące tego, co się dzieje, no to ze smutkiem stwierdzam, że yy, wygląda na to, iż ta taktyka Putina, o której się mówiło, żeby wziąć Ukrainę na zmęczenie, żeby nas wszystkich wziąć, jak to się mówi, na przetrzymanie. Żeby po prostu wymęczyć, wymęczyć. Oni mają te możliwości, oni tych żołnierzy tam mają dużo, życie ludzkie dla Putina nic nie znaczy, więc można wysyłać tam kolejnych poborowych z dalekich regionów Rosji. Niech, niech oni tam idą, takie tak zwane mięsa armatnie, mogą ginąć, no to przyjdą następni, i, i ta nawałnica będzie trwała, więc wygląda na to, że ta taktyka Putina, żeby nas wszystkich wymęczyć tą wojną, łącznie z mediami, które powoli zaczną tracić zainteresowanie, a w każdym razie ono już nie będzie tak intensywne, że ta taktyka działa i to jest przerażające. Nie chciałbym, żeby tak było, żebyśmy, nie wiem, jeszcze kilka miesięcy już wszyscy zapomnimy o tym. Mało tego, będą tacy, którzy już na widok prezydenta Ukrainy, Załęskiego. Będą wznosić oczy do góry na zasadzie, o boże, znowu ten facet. No, już niech on już da spokój. Niech, niech on już im odda ten Krym, ten Donbas. I już niech, niech nie przesadza. Wszyscy chcemy mieć pokój, spokój. Rosja tam sobie weźmie co, co chciała, albo częściowo przynajmniej będzie zadowolona. I jak to się mówi, będziemy mieli business as usual. No, bardzo bym nie chciał, żeby żeby tak było, oby tak nie było. Ym, chciałem się tym z Wami podzielić, bo obserwuję tę sytuację intensywnie. Może telewizji to nie oglądam, ale, ale oglądam, czytam portale internetowe, przeglądam gazety, słucham stacji radiowych i takie odniosę wrażenie, więc piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.